Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Sonic Forces. Nie udało mi się trochę zbyt długo strzelać, ale dobra, nieważne. Great job! I knew you could do it if you believed in yourself! Nice moves! But if you hog all the glory, how am I gonna look good? Okej, więc teraz będziemy przechodzić Casino Forest, ale najpierw sobie w sumie udekorujemy mojego awatara, bo dostaliśmy parę fajnych rzeczy, więc może mi się coś spodoba. Poza tym nie podoba mi się ten flaszujący... ta oznaka, że mam nowe rzeczy do założenia, więc sobie po prostu powymienię wszystko. Chyba z nerdowskimi sobie akurat dalej będę łaził. Twarz... Nic nie ma zbytnio, rękawice... To co mi to fajnie wygląda. Czuję tak może, żeby z butami pasował. Nie wiem, może... O! Może na razie te. One fajnie wyglądają, ale nie. Buty... O tym sobie zmienię, bo one trochę dziadowskie są. O! A to z Mega Drive'a sobie. Korpus, no to mamy na razie koszuleczkę Sonica i nic mnie co bardziej nie interesuje. Coś się przez chwilę stanęło. Mam nadzieję, że to nie przerwało ani nie skorptowało nagrania, bo będzie trochę dupa. Więc kombinezon, też zbyt nic nie ma fajnego. Przynajmniej się zmienił na stronę głowy. Pełna premia. O! Premię dostałem. Fajnie. Kurde, ale ja serio się boję, że to mi przerwało jakieś nagranie, więc wiecie co? Na wszelki wypadek zrobię nowe nagranie. No, a więc... Casino Forest. Sonic's alive! I think I used up all my wishes for the rest of my life, but it's worth it! Come on! We have to go find him and tell him about Eggman's plan. Whatever his plan is. Eggman said something about Sonic being in Mystic Jungle. Dobra, więc... Następny odcinek. O, możemy grać Super Classic Soniciem, ale nie możemy, bo nawet musimy przejść poziom, albo gra, nie pamiętam dokładnie jak to było. I... Bardzo lubię muzykę tego poziomu. Jeśli mam być tak z wami szczery, to jest chyba mój ulubiony poziom kasy... What? Mój ulubiony poziom kasynowy historii Sonica. Praktycznie chyba nawet jedyny, jaki toleruję. Bo nie należy, jaką musicie o mnie wiedzieć, ja nienawidzę poziomów w kasyno. Lubię tylko jakieś pojedyncze rzeczy czasem u nich, jak na przykład muzyka w Casino Park, w Sonic Heroes. Albo... No nie, nie dalej... albo... Kurde, nie wiem tak naprawdę, co jeszcze mogę zaliczyć. Nie wiem, lubię Circus Park z Shadow the Hedgehog, to jest taki w miarę kasynowy trochę poziom. Ale najbardziej, no podoba mi się po prostu Casino Forest. No, też. No. Dobra. Whatever. Nie no, uwielbiam po prostu muzykę. Dużo ludzi hejtuje Classic Sonica, jeśli chodzi o jego muzykę, że o, to nie jest jak Generations, gdzie zrobili kompletnie jak z jakichś super duper instrumentów czy coś. I tak widzę jakoś, dlaczego ktoś miałby być przez to smutny, bo bądź co bądź Classic Sonic miał świetne remixy, na przykład chociażby Radical Highway, to samo z siebie zasługuje na zauważenie. Ale no... Nie narzekam na taki styl dla Classic Sonica. Lubię go mniej więcej. Nice.
To nic? A, dobra, jeszcze to. Etap ukończy, etap 13 i co dostał? O jest. Nic ciekawego nadal. Kończy etap 13 z rangą S. Nadal nic ciekawego, ale lecimy dalej. Okej. Okay. Czyli nie ma żadnej cutscenki, więc Aquarow. System is picking up a couple of strange readings. They're coming from the laboratory. The one where Sonic fought Infinite. It's probably another of Eggman's robots. Life readings. Two of them. Definitely not robots. Hey rookie, go to the lab and check it out. Okej, okay, więc Aquarow. Jeden z moich ulubionych soundtracków. Ach, ja tak bardzo tęsknię za tymi. Bardzo... kurde, nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Typowe dla mnie. Co chciałem powiedzieć teraz? Nie poszedłem z kurde. Kurde, no. Że tęsknię za tym, że nie mam mojego ulubionego Wispona, czyli Drilla. Bo Drill to jest świetny do speedrunów. A Forces to jest jedna z gier, która mi się bardzo ostatnio właśnie przyjemnie speedrunuje. No, bądź co bądź pojedyncze poziomy, ale styl. Więc wiecie. A-a. No cóż, nie pykło, jak to mówię. I mej, kurde, i na lecimy. Trochę mam... Ała. Chciałem powiedzieć, że trochę mam wprawy przez przechodzenie tego milion razy w epizodzie Shadow, ale... No, jednak nie pykło. No, bo najbardziej mnie te badniki tutaj denerwują. Że jak się w nie przywali, to już się nie ma kontroli prawie na tej wodzie. Myk. No i jesteśmy na miejscu. Dobra, przez przypadek ukończyliśmy misję, która nie ma tak naprawdę... nie jest wymagana, czyli na etapie awatar pokonać 3 wrogów z rzędu, używając Wilsonu wybuch. Więc jak mówiłem, no za jakieś tak... O, aparat. Za jakieś takie śmieszne niektóre rzeczy można dostawać misje, na przykład jest... są zadania na przykład, żeby na przykład ślizgiem pokonać kilku przeciwników naraz, Modern Sonikiem i awatarem. Jest nawet... jeden, gdzie musimy drop-dashować na przeciwników Classic Sonic'iem. No dobra, ukończony etap 14. I zdobądź... Nice. Jest! Wreszcie drill mam! No to teraz się zacznie, moi drodzy. Teraz się zacznie. Before? Sonic! Tails! I was so worried! I thought you were... You worry too much. Look, I'm perfectly fine. It's been generations since I've seen you. You okay? The good news is you're safe. The bad news is Eggman said he had some plan that will destroy us all in 3 days. 3 days, huh? Well, a lot can happen in that time. A na przykład można zebrać The True Power of Teamwork! Okej, 14 i coś tam procent. Nice. Tajny etap jakiś. Ale nie będziemy teraz w niego grać. No i Sunset Heights! Pierwszy poziom, jaki kiedykolwiek został nam pokazany z Forces. Eggman said when the plan is completed, we'll all be wiped out! I don't know
like the sound of that. Normally, I just laugh at an Eggman plan. He's already conquered most of the world, so... what's this plan of his? Hey, I hate to butt in on your important meeting, but we're under attack! Shadow. The last time I saw him, he was fighting for Eggman. Kurde, czy ja przewinąłem? Chyba dobra, nieważne, no. Mieliście tekst przynajmniej. Doesn't make sense. Why would Shadow help the enemy? Perhaps he's being controlled by that strange power. Whatever it is, I'll figure it out. Dobra, a więc let's do this. Sunset Heights. Mój chyba najulubiony poziom Forces. Jeśli chodzi o Modern Sonica. Jest taki ładny po prostu. Wszystko lubię w tym poziomie. Oj, nie zdobyłem Redwinga. No cóż. Ja po prostu kocham tą muzykę, to jest po prostu... Kocham, po prostu... Nie, wybaczcie mi, hejterzy Forces, ale za ten poziom sam mogę po prostu wam pokazać innego wielkiego środkowego palca, ale no... Mam was w dupie, Hater Forces, tak wam się przyznam, szczerze. Mam w dupie Hater Forces, bo ja po prostu kocham tą grę. Już podczas etapu Sonic, okej. Okay. No właśnie o tym mówiłem, że za takie głupie rzeczy możemy dostawać. No i mamy pierwsze Soulshusy. Niestety pokolorowane, ale... nadal to Soulshusy. Okej, okay. Wykonać tu 5 podczas etapu Sonic. Oh boy. Okej, dobra. Ukończę etap 15. I poniżej 70 sekund. I etap z rangą S. I tyle. All right, Shadow, what's the deal? Chaos control. Another Shadow? Just disappeared. That was a fake. A fake? How? Okej, dobra. Chyba dostrzegłem pierwszą taką rzecz, która mi się nie podoba. Can create virtual reality projections. They have mass and form, but no heart and soul. Według mnie zamiast nieprawdziwy powinno być podszywka. Tak lepiej brzmi według mnie. Niż nieprawdziwy. No to... fake to jest ogólnie fałszywy i to według mnie powinno być podszywka. I co było fajne, nie. Nieprawdziwy. Go podszywka. W ogóle Kirk Thornton mi się bardzo nie podoba. Akurat w tej scenie, w tych radiowych rozmowach, Kirk Thornton, okej, okay, jeszcze jakoś tam, powiedzmy, że jakoś wypada, ale w tej samej kastynce, jak mówił co Chaos Control, to po prostu tak mi się nie podobało, jak on to powiedział, co było takie Chaos Control! Coś w tym stylu, ale... To znaczy, to nie było tak odwzorowanie dobre, ale no to jak ja to słyszę po prostu. Po prostu... Nie podoba mi się Kirk Thornton. W ogóle, jako Shadow, ani... Hashtag bring back Jason. Virtual reality? So all those familiar faces that were part of Eggman's army... Replicas. The problem is, they may not be real, but their powers are as formidable as the originals. According to Rouge, Infinite can create unlimited numbers of them. So fight after fight, he can just keep cranking out counterfeits? Exactly. As it stands, there's no way we can win this. Of course we can win this! We always do! We just haven't figured that part out yet.
No okej, okay, no dowiedzieliśmy się ważnej rzeczy, że tak naprawdę wszystko, co tworzył Infinite, to są podszywki. Co według mnie jest strasznie dziwne w przypadku Metal Sonica, bo tak naprawdę jakby może po prostu i mamy Metal Sonica nowego. Ale no nie, może... Chociaż właśnie to... Oj, sorry. Właśnie to mnie zaskakuje, że właśnie Metal Sonic był wymagany do kopiowania. Co... Sądzę, że chyba oznacza, że Metal Sonic jest jakimś bardzo specjalnym robotem. Że nie jest po prostu możliwy do zrobienia sobie od tak. Bo widzieliśmy to w Sonic... no w Sonic 4 Episode Metal, że... Eggman po prostu sobie nie zrobił nowego Metal Sonica, tylko wskrzesił tego, który został pokonany w Sonic CD. Sonic Rivals zakładam, że był ten sam Metal Sonic, ale nie jestem pewien, bo później w dwójce się po... w Rivals też był Metal Sonic. Sądzę, że to był ten sam, tylko trochę ulepszony. A później w Sonic Rivals 2 z jakiegoś powodu był napędzany szmaragdem chaosu, ale nadal później się trzymał, więc zakładam, że nadal żyje tamten prawdziwy Metal Sonic. I dopiero tak naprawdę inny Metal Sonic, jak się pojawia, to Metal Sonic 2.0, też w Sonic Rivals 2, ale on jest z dużo większej przyszłości, biorąc pod uwagę, że zrobił go Eggman Nega. Więc chyba właśnie Metal Sonic o to chodzi, że no jest dosyć trudny w produkcji. Ale dobra, bo się zagadałem na ten temat, a my tu chcemy gry. Just got word that Eggman's forces are undermanned at his headquarters in Metropolis. They're probably staging somewhere else as part of Eggman's plan. This could be our only chance to take the city. Exactly. That's why we're focusing on a full frontal assault on Metropolis. I'm calling it Operation Big Wave. Who cares what it's called? What's important is to have a well-thought-out strategy. Kurde, Silver jest niezłym dupkiem w tej grze. Bo Six był naiwny, później w Rivals był w sumie taki trochę dziecinny, a teraz jest dupkiem. I thought up this strategy in about a minute and a half. We're going in hard and fast. We're not gonna stop till Eggman's army is destroyed. To nie skończy się dobrze. Nie można robić planu, który został wymyślony w półtorej minuty. God damn it, Knuckles! Sonic is busy fighting Shadow. The rest of us can do this. We've got the strength and the spirit to win. There's no finer group that I'd want to fight with. No i zabawniejsze jest to, że to ostatnie zdanie brzmi, jakby się już z nimi żegnał po prostu, jakby wiedział, że wszyscy zginiemy po prostu. Ha! Great speech! Let's give Eggman an old-fashioned beatdown! They have more in sheer numbers, so the idea of a quick, focused attack isn't bad. We also have Sonic. I mean the other Sonic. So I have no doubt we can do this. Also, if we can destroy the Phantom Ruby, we should be able to send the other Sonic home. At least I hope so. This is all new territory for me. No i powiedzcie mi, dlaczego tego ostatniego zdania nie przetłumaczono? Ja nie rozumiem. Dobra, tłumaczenie jest okej, w miarę. Parę rzeczy fajnie zrobili. Ale... Dlaczego niektóre zdania nie są w ogóle przetłumaczone? Chyba, że to Forces nawet, angielski nie było niektórych zdań zapisanych. Więc wtedy jeszcze rozumiem. Ale jeśli były, to nie rozumiem. Okay, let's head straight for Eggman's HQ. Time to save the world, people! Okej, ale wpierw... Avatar... Respawn... To nie jest taki, jaki lubię, ale... A, przeżyjemy. Capital City. Dobra, Metropolis. O, lubię ten sound. O, ups. Ups, nie pykło. Przepraszam. Forward and sweep the enemy away. Absurd! What
Będę się starał nie lamić, przysięgam. Okay. Znaczy, mi osobiście gadanie w grach Sonica nie przeszkadza. Jestem chyba jedną z niewielu osób, które tak myśli, szczerze powiedziawszy. Ale no, nie wiem. No jakoś tak... Bardzo właśnie gadanie w grach Sonica nie przeszkadza. I dlatego między innymi nie przeszkadza mi w Team Sonic Racing. Chociaż z tego co widzę, wielu ludzi właśnie narzeka na to, że w Team Sonic Racing aż tak bardzo dużo gadają. Ale o Team Sonic Racing dowiecie się więcej co myślę po E3, gdzie będziemy mieli dużo informacji do gadania. Z Gnidenem będziemy sobie krzanić o właśnie... o Team Sonic Racing, które możliwe nawet, że z Let's Playuje? I... i Sonic Mani Plus! Nie mogę sobie pozwolić. Sorki, ludzie. Ale no... God damn it! Dobra, nie, to jest ostatni raz. Przysięgam. Okej, coś mi nie idzie. Chyba ten drill to nie był dobry pomysł jednak na Let's Play. Bo na niego mieć trzeba skupienie niezłe. Nie, to tego nie było, tego nie było. Ale nie wytnę tego, bo to będzie śmieszne. Nie powiem, że nie. Ale no dobra, o czym to ja? No, że pogadamy o Team Sonic Racing i Sonic Mania Plus z Nidelem po E3, na którym mają być jakieś nowe rzeczy z właśnie z Team Sonic Racing pokazane. Może nawet też coś pokażą z Mania Plus? Nie byłem tego taki pewien, ale może. Bo wiemy tylko, że mają coś pokazać z Team Sonic Racing. To znaczy, no gameplay na pewno będzie pełnego... jakiejś trasy, a nie tylko jakieś małe części, jakie zostały ostatnio pokazane. Więc... No nie wiem. Sobie pogadałem, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba, jak będziemy sobie gadać. A na razie to chyba najlepiej by było, jakbyście sami też E3 oglądali, żeby dowiedzieć się o właśnie newsach, jakie są. Albo być na bieżąco kompletnie z informacjami. O, dało się, dobra. O, kurde, trochę się wstydzę tego, jak mi to poszło. Ale no dobra, no. Co się stanie, to się nie odstanie. Kończę etap 16. Kończę etap 16 z rangą S. W ogóle taka ciekawostka. Ja się męczyłem dobre kilkadziesiąt razy, żeby zdobyć tu rangę S. A to mi tak owleciało. Chociaż zakładam, że to pewnie przez misję codzienną, bo koniec końców samo to normalne u mnie, rangę S, zdobyłem przez to, że właśnie nałożyłem dużo tych mnożników i jakoś mi się to udało. Ale dobra, na walkę z Infinitem czy mam w ogóle to? Chyba tego nie mam. Ale mam Piorun, więc to wezmę. To jakiś tam damage zadaje Infinite. Dobra. Let's do it! More ants to crush. I wonder if this world can offer me a real challenge. Huh? And as if to answer, the world sends me a trembling child. I'm going to
die here, or run away in fear again. Hey, don't be scared. This is your moment to shine. Keep going. Don't let your fear own you. Fine. I will teach you fear, then pain, and then... Well, at least the fear and pain will end. Nie wiem w sumie, o co chodziło z tym mówieniem Sonika, że nam się uda. Czy mam być szczery? Nie ogarniam kompletnie tej części. Myk. Okay. Ups. Okidoki. Więc Infinite, ta walka... Ta druga walka nie mi się jeszcze, szczerze powiedziawszy, podoba. Wolę drugą. Znaczy pierwszą. Chyba bardziej wolę. Jumpscare, haha! Ale teraz na serio się skupiam i nie mogę po prostu patrzeć, co? Żeby przypadkiem nie trafić do tamtej... Fuck! No i wykrakałem. Easy. Tylko raz mi się tam trafiło. Easy. Get wrecked. Z podniesionym czołem. Jak nazwa w ogóle. Okej, i co dalej? Użył Wispon Grom podczas topowa. Tak. Nie wiem, w sumie mogłem sobie odpuścić ten Grom, bo on mi aż tak dużo nie dawał. Ale już dobra. Kończę etap 17. I dostałem samego drill. Po co mi już drill, jak mam drill z jakimś fajnym buffem? I don't get it. Okej, z rangą S. Coś przaliczek jakiś. Te sprężynowe buty. No i coś teraz fajnego będzie? I remember you. You ran from me before. You survived then. But you throw it all away now. Kill. This will be goodbye. What? How is this possible? It can't be. How did you... No matter. They have only 2 days left. Let them contemplate the inevitable till I end this once and for all. Okay. Infinite nam... Koniec końców i tak nam spuścił w pierdziel. Ale dobra, to by było na tyle z tego odcinka z Sonic Forces. Mamy już pół godzinki. Dzięki wam za oglądanie. Mam, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!